Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam znowu dla Was przegląd moda, tylko według mnie to będzie fajny mod, ale zobaczymy oczywiście. Jest to mod, dzięki któremu możemy zaaranżować małżeństwa Simon. Tak, wiem jak to brzmi, po co byśmy mieli niby to robić i tak dalej. Ale w sumie, wiecie, do rozgrywki może potrzebujecie, nie wiem, gracie na przykład jakimiś latami starszymi, czy coś takiego, jakieś dekady różne i wiecie, tam było często aranżowane małżeństwa. Dlatego, słuchajcie, idealnie, a co jest fajniejsze, jest to mod, który jest przetłumaczony na język polski, także czego chcieć więcej? Ja tutaj pokazuję Wam tego młodego człowieka, Oliwiera, ponieważ dla niego sobie będziemy aranżować małżeństwo. Ogólnie są trzy sposoby, jakby trzy różne wyjścia, jak można zaaranżować małżeństwo i przede wszystkim nie trzeba mieć romantycznego związku do tego. Więc tak, pierwsza rzecz to jest sim z naszego aktywnego gospodarstwa domowego z innym simem z rodziny. W sensie wybieramy sobie na przykład, powiedzmy, tutaj tą dziewczynę, ona, czekajcie, jak ona ma na imię? Łucję. Łucję na przykład sobie wybieramy i sobie ją tam z innym simem z innego po prostu gospodarstwa domowego łączymy. Albo sim po prostu z naszego, którym gramy, w sensie to jest to samo, ale cóż, tak było rozdzielone, też z innym simem z naszej rodziny. W sensie na przykład powiedzmy sobie i nią, na przykład Lucją bym w ogóle nie grała i ją chcę sobie, wiecie, chcę się jej, że tak powiem, pozbyć, że tak powiem, później troszkę, można powiedzieć, z rodzinnego gniazdka, no to ją bym wtedy zaaranżowała. A tutaj młodym, powiedzmy, gramy, no to chcemy jego. I trzecia opcja to jest opcja małżeństwa dla pozoru pomiędzy, jakby można powiedzieć, moim simem, a simem z tego drugiego, z mojego wyboru. W sensie to jest takie małżeństwo bez miłości, po prostu taka umowa, można powiedzieć. Więc tak, tutaj mamy naszego Oliwiera. My sobie to zobaczymy, jak wygląda na dzieciaku, bo mi się wydaje, że to może być taka najciekawsza, bo to z rozsądku, to takie w sumie chyba nic specjalnego nie będzie. Ale pierwsza ważna rzecz, to przede wszystkim simy, którym chcemy zaaranżować małżeństwo, muszą się poznać. I nie muszą mieć w ogóle wysokiego paska przyjaźni, także mi się wydaje, że sobie od razu w to pójdziemy. Podskoczymy do naszych sąsiadów z nie Felsluka, tylko z Zwiastunu. Oni chyba tutaj, Zwiastuna mieszkają i pójdziemy sobie w tą stronę. I czekaj, pójdziesz sobie z Oliwierem. Okej, one nie muszą iść. I zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. I znalazłam już naszą, nie chcę powiedzieć ofiarę, ale po prostu przyszłą członkinię rodziny. Dlatego chodźcie się tutaj od razu zapoznać. Przyjazne powitanie. Chodźcie, chodźcie, chłopaki. Zapoznajcie się. Czekaj, jak ty masz na imię? Jak ona ma na imię? Mura? Majra. Mura. No, byłam bardzo blisko. Okej, okay, zapoznaj się, młody. Oj, chyba nie byli zadowoleni. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ten wzrok. Okej, okay, ale ty też się tutaj zapoznaj. I teraz szukamy sobie oczywiście opiekuna. O, tutaj właśnie widzę. Także chodźmy sobie może... O, to z Tomasem się nie lubisz, to z nim może... nie będziemy się dogadywać, ale tutaj... Rozmawiaj o zmianach z sąsiedztwem. Chodźcie, troszkę trzeba, wiecie... poprzymilać, bo też jest sytuacja, że może się wydarzyć tak, że nam odmówią, bo już mówię, jak to wygląda. Następnie mamy przyjazne. Jak widzicie, tutaj mamy inni simowie i tutaj mamy zaaranżuj małżeństwo dla. Jak tam widzieliście, było napisane dla sima z rodziny, no bo on jest w związku małżeńskim ze swoją żoną, dlatego no, nie, oczywiście nie może. Ale można też dla siebie szukać, nie? Tak jak mówiłam wtedy, to małżeństwo na przykład z pozoru chociażby. No. Trzeba być miłym, bo mogą nam, tak jak mówiłam, odmówić. Bo musimy spełnić tam parę różnych rzeczy, typu dostajemy jakby takie punkty za cechy, umiejętności, sławę, bogactwo i tak dalej. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo ja w sumie tylko czytałam sobie w opisie. I przyznam szczerze, że już dłuższy czas myślałam nad nagraniem przeglądu tego moda, ale jakoś zawsze czekałam, bo mówcie, stwierdziłam, że on byłby fajny, ale w polskiej wersji językowej w końcu zobaczyłam, że jest tłumaczenie, mówię, kurczę, to oczywiście lecimy. Oj, chyba się nie zgodzi. Mhm. To
Tak jak myślałam. Pochwal dom. Chyba się nie zgodziła. Ale wiecie, w jaki sposób sprawdzimy tutaj. Ale powinniśmy móc w ogóle paru do innego Sima. Dobra, oni rozmawiają. Czy ty na przykład masz jakiś nastrójnik? Nie, nie ma żadnego nastrójnika. Ej, ale powiem wam, że coś mi się tutaj... No inni Simowie... O, czyli dostaliśmy odpowiedź nie. Okej, okay, patrzcie. Jak widzicie, mamy poprosić o małżeństwo z rozsądku. Czasami najlepiej przyjąć na razie odpowiedź nie i spróbować ponownie jutro. Tutaj mamy zaranżuj małżeństwo dla siebie. Także czekajcie, ja wam źle wytłumaczę w takim razie. Dla kogoś z członków z rodziny albo dla siebie można. O, w ten sposób. I dostaliśmy po prostu odmowę. Nie mam pojęcia w sumie aż czemu. Obstawiam dlatego, że się może nie lubią, ale tutaj żadne powiadomienie nie przyszło. W związku z tym spróbujemy następnego dnia, ale ja w sumie jeszcze też z nimi pogadam trochę, żeby wiecie, może przyjaźń troszkę podskoczyła. Myślałam, że będzie wiecie co, wiecie dlaczego na przykład się zgodzili albo coś takiego, to by było fajne. Ale dobra, to bez przedłużania do was wrócę następnego dnia. I mamy, moi drodzy, podejście drugie, jak widzicie, to mamy zaaranżuj przyszłe małżeństwo. Dla kogo Adam powinien zaaranżować przyszłe małżeństwo? Weźmiemy sobie Oliwiera. Z Meirą. Za kogo Oliwier powinien być wydany? Dobra. I zobaczymy, co się teraz wydarzy. O, mam wrażenie, że jest bardziej jakoś do nas milej nastawiony niż ostatnio. Zobaczymy. Dogadali się. Czekajcie, Oliwier jest teraz zaręczony z synką Maria i będzie mógł wziąć ślub, gdy oboje osiągną dorosłość. Czy dostałeś jakiś nastrójnik za coś? O, mamy, patrzcie. Świeżo zaręczeni, nowa umowa o małżeństwie aranżowanym. Oliwier nie jest pewien, jak ma się czuć, gdy jego przyszły małżonek decyduje za niego. Przyszły małżonek, nie powiedziałabym, że w sumie przyszły małżonek, ale ja bym chciała jeszcze zobaczyć, jak wy macie tutaj w związkach. Otwórz profil narzeczona. Ci Simowie są zaaranżowani do zawarcia małżeństwa, gdy osiągną dorosłość. No nieźle. No, także jak widzicie, dostali nastrójnik i też ważna informacja, bo można jakby ohajtać Simów tylko w tym samej grupie wiekowej, czyli na przykład nastolatki z nastolatkami, dzieci z dzieciakami i tak dalej. Ale mi się wydaje, że my może sobie ich troszkę postarzymy. Czekajcie, czy ja mogę postarzyć, tak? Czy ja muszę w kasę sobie wchodzić? Chyba tak. Ale też jeszcze jest ważna informacja, bo Simy mogą to zerwać oczywiście układ, nie muszą w nim, jeśli tak powiem, siedzieć, ale konsekwencje pojawią się później. Niestety nie mamy wpisane, jakie to mogą być konsekwencje, także no na razie się, wiecie, trzeba tylko domyślać. I też dzieci nastolatki mogą powiedzieć rodzicom, że nie chcą być jednak... O, widzicie? Tutaj mamy na przykład entuzjazm się małżeństwem aranżowanym. Ale też mogą na przykład narzekać na układ, mogą również, jak widzicie, odmówić poślubienia Simki Majra, co spowoduje zakończenie umowy, mogą rozmawiać właśnie o tym nowo zaaranżowanym małżeństwie. Okej, okay. Także... Tak to wygląda. Ja w ogóle jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, tylko ja sobie zapiszę. Albo spróbujemy, moi drodzy, kliknąć tutaj, żeby on odmówił. Zobaczymy, co się w ogóle wydarzy. Chodźcie, spróbujemy sobie to. Odmów poślubienia, chodź. Zobaczymy. Co to będzie się działo. Oczywiście, jak wiecie, jesteście tym małżeństwem, że tak powiem, z rozsądku też możecie w dowolnym momencie zerwać tą umowę. O kurczę. Patrzcie, jaki on zmartwiony, mówi dziecko, ja tu się tak staram, a ty mi taki nóż... O, oczywiście Simy muszą się ruszać, bo co? I czekajcie, co my to mamy? Oliwier poinformował Sima Adam, że odmawia zawarcia małżeństwa z Simką Majra. I co się teraz tu wydarzy? Mamy świeżo zaręczeni, szczęśliwy układ. O, czekajcie.
Zarówno aranżowane małżeństwa, jak i małżeństwa z miłości mają swoje wady i zalety, ale Olivier ma dobre przeczucia co do swojego zaaranżowanego małżeństwa, czasami w marzonym partnerskim i nieoczekiwanym. Dobra, ale zobaczymy. Czy to wszystko, jak wiecie, jakby się skończy, czy... ale oni są nadal. O, ale patrzcie, tutaj już nie ma tego nastrojnika, czyli umowa jest zerwana jakby. Dobra. Okej, okay. Czy ja się tak zastanawiam, co tu jeszcze mogę wam powiedzieć, ale na przykład jak są młodzi dorośli, to też młodzi dorośli mogą porozmawiać ze swoim partnerem i zakończyć tą umowę, po prostu to małżeństwo, i tak samo Simy z rozsądku mogą się, wiecie, po prostu rozmyślić. Także następny etap to było pokazanie wam, jak to wygląda, jak oni już są młodzi dorośli i w ogóle jak się hajtają, ale żeby to zrobić, no to muszę jeszcze raz ich zaręczyć, także wybaczcie na chwilę. Nasi młodzi są już dorośli, także możemy sobie kliknąć, czekać, to było interakcje społeczne chyba, i zaplanuj wydarzenie towarzyskie i pokażę wam, jaka jest różnica, jeśli chodzi o śluby, ponieważ mamy dwie opcje ślubu, w sensie dochodzi taka jedna, jak widzicie, jest tu neutralny ślub, czyli ceremonia ślubna odbędzie się w neutralnym miejscu w celu zawarcia umowy małżeńskiej i też jest opcja pocałunku, jest optymalna. Optymalna, opcyjna, w sensie możecie wybrać, czy się mają pocałować, czy się nie mają pocałować. Później to już wiecie, mogą się starać o dziecko i tak dalej. Ale my sobie może weźmiemy ten neutralny, bo jestem tego, powiem wam, ciekawa. Pobierzemy sobie tutaj jakiś... co? Czekaj, czekaj. Ty nie możesz swojej żony jako nowożeńca zabrać? Co? Ej, czy wy to widzicie? W sensie... otwórz profil, dobra. A czy, jakbyśmy dodali do rodziny? Czekajcie, zobaczymy, tak. Dodamy do rodziny. Ok, i teraz spróbujemy w takim razie. Bo dziwne, nie szło mi złapać po prostu ich do ślubu. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Proszę mieć bardzo, Oliwierze. No. W ogóle musiałam Majrę troszkę zmienić, bo nie wyglądała za ciekawie. Neutralny ślub, chyba że dlatego, że oni mają w ogóle coś tam neutralnego już. Ale patrzcie, oni nie mogą. No bo przecież oni bez tego w ogóle nie ruszą, nie? No. Dobra. Wiecie co, spróbujemy. Czy z normalnym ślubem pójdzie, bo może po prostu przez to, że nie mają troszkę tego romantyzmu i tak dalej, to nie mogą wziąć tego neutralnego ślubu. Spróbujemy z normalnym. Wesele. Trzeba być zaręczonym i zakochanym, aby zdecydować się na zwykłą imprezę weselną, także jak widzicie. Tylko tutaj jest cały czas dziwne, bo no, ja nie mogę sobie wybrać po prostu narzeczonego, także bardzo dziwne. Spróbujemy może z nią spróbować, w sensie ja ona spróbuje to wesele ogarnąć. Może jej pójdzie, czekajcie, oboje jesteście przecież młodymi dorosłymi, jesteście zaręczeni, no to powinno pójść. Dobra, to nam nie pójdzie, ale weźmy sobie ten neutralny w takim razie. Coś się zepsuło. Muszę ogarnąć, co to jest. Dobra, moi drodzy, mamy to. Możliwe, że... i widzicie, mamy innych simów, ale proszę na to nie zwracać uwagi. Wziąłem sobie ten zwykły ślub. Czekajcie, tylko sobie jeszcze miejsce szybko wybiorę. Mi się wydaje, że po prostu moja gra mogła nie ogarnąć... idźmy tu. Mogła nie ogarnąć tego, bo jednak ja ich kodem postarzałam. Możliwe, że gdyby, wiecie, normalnie dorośli, to by było inaczej. Dlatego stwierdziłam, że po prostu spróbujemy na innej parze simów. I oczywiście tutaj mamy akurat małżeństwo z rozsądku. W sensie, no, zaaranżowanie małżeństwa dla siebie. Także zobaczymy, jak to wygląda, bo jestem tego ciekawa, bo wiecie, jednak zwykły ślub, no to mamy cały czas w grze, a jednak ten neutralny... no, zapowiada się ciekawie, coś właśnie też, no, interesuje mnie bardzo, jak to pojawi się, jeśli chodzi o ten pocałunek, czy coś takiego, nie? To jest coś, co mnie tam... wow, masz piękną kieckę, śliczna. Gratuluj. Ale czemu masz mu gratulować, w sensie... dobra, nie.
nieważne, patrzcie, nawet nie było, płaczę, że się nie udało. I okej, chodźmy sobie od razu wziąć ślub. Także proszę was szybciuteńko, tup, 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 tup. Chodźcie, chodźcie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jestem tego na maksa ciekawa. Proszę mnie tu nie rozczarować, gro. W sensie modzie bardziej. No. Na razie... Oj, czekajcie, czekajcie, bo coś tu widzę, że gra mnie nie lubi. Mężuku mój przyszły, chodź, chodź. Nie możesz się zaraz rozmyślić. Co za piękna ceremonia, składają sobie przysięgi małżeńskie, coś pięknego. Tak, zgadzam się. O, właśnie, widzicie? O to mi tutaj chodziło. Czy Beata chciałaby zakończyć ceremonię pocałunkiem? Tego byłam bardzo właśnie ciekawa. Pocałuj. Jestem ciekawa, co się stanie, jak się nie pocałują, dlatego zróbmy to. Aha, bo tu normalnie byłby pocałunek. Nie? Okej, przeprowadźcie się razem. Dobra, no tutaj dodamy sobie. Aha, i już. Dobra. Ale lecicie sobie oglądać te. Dobra, okej, fajnie. A czy na przykład jak teraz... Czy ty masz w ogóle opcję, powiedzmy, pocałunku? Tak z ciekawości teraz. Pocałuj w policzek. Dobra, także tak wygląda cały mod. Nie jest może on jakoś, nie wiem, bardzo rozbudowany, ale z tego, co ta dziewczyna napisała, no to ona planuje go rozbudować. Powiem wam, że do rozgrywki, jako gdzieś tam dodatek, gdzie wam potrzebne to było, to fajne, ale czy jest na przykład bardzo jakiś taki, że tak powiem, szokujący, czy bez niego sobie nie dacie rady w grze, no to bym nie powiedziała, ale fajne urozmaicenie, przede wszystkim wielki plus za to, że jest tłumaczenie, po polsku nie ma co w ogóle na ten temat rozmawiać, ale spróbujmy w ogóle jeszcze tylko... Nie, nie ma nic ciekawego już, okej, dobra. Także co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i do usłyszenia, do następnego. Pa, pa!